panią Małgorzatę Piątek-Grabczyńską, absolwentkę Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, mieszkającą koło Poznania, czyli w dalekich stronach Wielkopolski. Z panią Małgosią jesteśmy dość długo już związani, bo już chyba z 8 lat, prawda? Z 10 może nawet. Tak, bo jeszcze pani inaczej malowała, co innego. Może nie inaczej, ale co innego. Inne tematy były. No i właśnie, ja i teraz chcę zapytać panią, pani Małgosiu, jak to się stało, skąd to się wzięło, że to nagle ta bajkowość i te nasze Pinokia i te Tusie i te inne cudowności przyszły pani tak nagle do głowy. Ciężko się tłumaczyć ze swojego malarstwa. Bo kolor jest pani, ja skończyłam malarstwo, więc jakby uważam, że punktem wyjścia do każdego obrazu jest kolor i pomimo tego, że tu jest dużo szczegółów w tym obrazie i jakichś tam detali, to ja jednak pozostaję kolorystką i kolor jest dla mnie w obrazie najważniejszy i uważam, że to on buduje i tą formę, i tą atmosferę, i ten właśnie klimat wokół tego malarstwa i każdej kompozycji. A skąd ta forma? No chyba trochę się to wiąże z moim dzieckiem, no tak. Ma 10 lat i nie mogę się tego wyprzeć, że jakby to jego dzieciństwo może było jakimś tam pierwowzorem tego, no tych kompozycji. U mnie najpierw się pojawiła dziewczynka, która teraz jest w mniejszości na obrazach, tak. A później potrzebowała towarzystwa, więc jakieś tam szukałam formy tych panów, którzy do niej dołączyli. No jeden został z tym nohalem czerwonym, drugi z tym długim. Ja mówię, że to są pajace. No, autorstwa do tego nosa długiego sobie przypisać nie mogę, bo się jednoznacznie kojarzy z Pinokiem. Ale czy oni wszyscy są kłamczukami? Nie, absolutnie. Mój nie kłamie. Tym się różni. To przypadek. Tym się różni. Ale no, jest jakiś faktycznie mój świat taki wykreowany, który jest mi bardzo bliski. Ja się naprawdę dobrze czuję malując te obrazy, bo zajmuję się też różną, inną tematyką w swojej malarstwie. Mniej czy bardziej komercyjną, czy tam mniej czy bardziej odtwórczą. Natomiast to faktycznie jest taki świat wykreowany przeze mnie. Nie chciałabym tu. I tak się pokusiłam tutaj na tą wystawę o podanie jakichś tytułów, bo zazwyczaj tego nie robię. Bo nie chciałabym też nigdy widza kierować jakąś tam stronę budowanie sobie opowieści wokół tego, co się dzieje na tym obrazie. Bo to jest fajne, że nasza wyobraźnia może pójść każdego w innym kierunku i czasami jest to dla mnie też zaskakujące, jak rozmawiam z kimś na wystawie, ktoś mi opowiada coś, co widzi, czego ja zupełnie bym na tym obrazie nie widziała, albo czy to nie było moim zamysłem. To już to jest takie fajne w kreowaniu takiej nowej rzeczywistości, która nie jest może tutaj namacalna i obecna na tym świecie, a możemy ją gdzieś w swojej wyobraźni i na płótnie stworzyć. To pięknie. No, ja przede wszystkim chciałem państwu podziękować bardzo serdecznie, bo wiem, że w Krakowie dzisiaj wielkie rzeczy dzieją. Zresztą w Krakowie jak zwykle nigdy nie można trafić na taki dzień, żeby nic nie było, niczego nigdzie nie było, tylko u nas. No niestety tak nie jest, ale w związku z tym serdeczne podziękowania, że nie zapominacie państwo, ten świat się tak brzydko zmienia, jeżeli chodzi o sztukę, jeżeli chodzi o zainteresowanie malarstwem, że aż jesteśmy wszyscy mocno poddenerwowani, co to będzie dalej się działo. W związku z czym witam serdecznie jeszcze bardzo państwa i bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję, że znaleźliście się i poświęciliście ten czas dla nas i przybyliście. W związku z czym nagrodę proszę się napić. Miłego wieczoru państwu życzę i dobrych wrażeń. Wszystkiego dobrego. Niech cieknie. Ponieważ nie jestem w ogóle z tego jakby miejsca krakowskiego, nie mam tu jakichś znajomych zbyt wielu, więc bardzo mi miło, że państwo tak licznie przybyli. No i dziękuję bardzo panu Karolowi. Panie Karol, ja mogę dwa zdania powiedzieć. Może pan. Oprócz tego, że jestem zachwycony wystawą, to chcę powiedzieć, że ona bardzo pasuje do klimatu tego, co się tu dzieje od kilkunastu lat. No proszę bardzo. Dziękuję. I to w Krakowie jest, drodzy państwo, charakterystyczne, że mamy nie krakowskich malarzy, to mamy trudności z frekwencją. Bo my jesteśmy trochę w Krakowie, no trochę, my lubimy siebie.
Krakówek, nasz kochany, to jak ktoś z Krakowa, to tłumy walą tak, że się na ulicy nie mieszczą. A jak już ktoś przyjdzie z Poznania albo z Gdańska, nie daj Boże, to tam co i tam malują, nie potrafią. A to jednak potrafią, drodzy Państwo, jest pięknie, prawda? Brawo! Dziękuję Państwu bardzo, zapraszam do poczęstunku. Przepraszamy, ale nie było z tym, że 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 nie było z tym, że
proszę czerwonego wina jeszcze. Ja tylko czerwonego. Ja mam na to.